Za zamkniętymi przez pandemię drzwiami poczytalni dzieje się ostatnio więcej, niż czytelnicy mogliby sądzić. Wykorzystując przymusowy przestój w myśl zasady umiesz liczyć, licz na siebie, bibliotekarze postanowili porachować się z własnym księgozbiorem, nazywając wszak ową czynność słowem dalece bardziej wyszukanym od pospolitego, używanego w placówkach handlowych remanentu kultura musi być. Wzięliśmy się bardzo ostro do pracy, do pracy, która jest mało wdzięczna i mało widoczna, ale jest niezbędna. Jest niezbędna raz na pięć lat, a ta wielka praca, którą właśnie realizujemy, nazywa się skontrum. Skontrum, czyli po prostu inwentaryzacja, spis księgozbioru, który znajduje się na półkach. Na półkach i wszędzie indziej, bo to, co goście Legionowskiej Biblioteki na co dzień tam widują, stanowi tylko wierzchołek góry książkowej. W samej poczytalni mamy prawie 50 tysięcy książek, które znajdują się na półkach oddziału dla dzieci i młodzieży i oddziału dla dorosłych. I ten teoretycznie niesprzyjający czas pandemii koronawirusa sprawił, że mamy wreszcie dobry moment, tak żeby nie zamykać się dla naszych czytelników, a zczytać księgozbiór po biedy, że jedynie sczytać Z jego przeczytaniem, nawet w tak doborowym kolektywie, byłby nieco większy kłopot. Ale i samo liczenie to nie jest robota, którą wykonuje się raz dwa. Podczas gdy słownie są zamknięte, my mamy tutaj istną gimnastykę. Gimnastykujemy się tak mocno po to, żeby sczytać wszystkie książki. Mamy specjalne laserowe pistolety, i do każdej książki strzelamy, żeby stała się ona zielonym punktem w naszej ewidencji. Taryfy ulgowej laserowi snajperzy przy nie stosują, dlatego nie umkną ich uwadze nawet najbardziej opasłe i leniwe tomiska. Książka musi przejść przez ręce bibliotekarza. Każdy kod kreskowy, zamieszczony w książce, musi być sczytany i automatycznie pojawia się w naszej komputerowej bazie. Następnie bibliotekarze zabawiają się w detektywów i dzielnych tropicieli braków i poszukują książek, których nie udało się sczytać. Niekiedy znajdują się one w magazynie, niekiedy czekają na zmianę sygnatury, albo czekają na swoją kolej w oprawie na nową folię. Bywa też jednak i tak, że książka, mówiąc potocznie, dostaje nóg, a wtedy z życzliwą pomocą dobrych ludzi, oddala się w bliżej nieznanym kierunku. Skontrum jest także takim momentem, podczas którego wychwytujemy te książki, które opuściły bibliotekę, mimo że nie powinny. Oczywiście zakładamy z dobrą wolą, że czytelnicy wstydzili się okazać książki bibliotekarzowi i niepostrzeżenie starali się szybko opuścić z nią bibliotekę. Cóż i ludziom, i książkom zdarza się czasem błądzić. Na szczęście serca legionowskich bibliotekarzy są równie wielkie, jak ich zasoby. Dzięki stojącej na parterze dworca wrzutni, dyskretnie i bez konsekwencji, mogą oddać czytelnicze skarby zarówno spóźnialscy, jak też ci, którzy wyprowadzili książki na spontaniczny spacer. Gdyby jednak nie czuli się bezpiecznie, nie muszą tego robić, ponieważ wstrzymaliśmy naliczanie wszystkich opłat za przetrzymanie zbiorów, będą mogli zwrócić te książki wtedy, kiedy drzwi będą już otwarte, przy ladzie tradycyjnie bibliotekarzowi. Nie trzeba chyba dodawać, że tradycyjnie jest oczywiście najlepiej, bo kontakty z czytelnikami, pracownicy poczytalni zawsze poczytują sobie za zaszczyt.